Przypowieści Salomona, 3 rozdział. Synu mój, nie zapominaj mojej nauki, a twoje serce niech przestrzega moich przykazań, bo one przedłużą ci dni i lata życia oraz zapewnią ci pokój. Niech cię nie opuszcza łaska i prawda. Zawiąż je sobie na szyi, wypisz je na tablicy swojego serca. Wtedy znajdziesz życzliwość i uznanie w oczach Boga i ludzi. Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Pamiętaj o Nim na wszystkich swoich drogach, a On prostować będzie twoje ścieżki. Nie uważaj się sam za mądrego, bój się Pana i unikaj złego. To wyjdzie na zdrowie twojemu ciału i odświeży twoje kości. Czcij Pana darami ze swojego mienia i z pierwocin wszystkich swoich plonów. I będą twoje stodoły wypełnione ponad miarę, a twoje prasy opływać będą w moszcz. Synu mój, nie pogardzaj pouczeniem Pana i nie oburzaj się na jego ostrzeżenie. Kogo bowiem Pan miłuje, tego smaga, jak ojciec swojego ukochanego syna. Te 12 wierszy 3 rozdziału pokazuje nam pewną wskazówkę, która też w nawiązaniu do tego, o czym dzisiaj rozważaliśmy, może być przydatna, w jaki sposób w codziennym życiu możemy przynosić Bogu ofiary żywe. Jest tutaj ważna kwestia w pierwszym wersecie. Synu mój, nie zapominaj mojej nauki. My mamy dosyć słabo skonstruowane nasze umysły. Na tyle słabo, że to nie wystarczy, że raz coś przeczytamy, raz się o czymś dowiemy. Musimy to odświeżać. I zwłaszcza jeżeli to są rzeczy Boże, to mamy tendencję do tego, żeby o tym zapominać, gdyż my mamy myśli ludzkie. I stąd jest to wezwanie do tego, żebyśmy przykładali serce do odświeżania, przypominania tego, co Pan nam dał ze swojego słowa. I dlatego też jeśli czytamy teraz listy Piotra, to również Piotr wspomina, że przez przypominanie chce nam dopomóc. Te rzeczy, które już dawno wiemy. Kolejna rzecz. Jest tutaj wskazane, że to serce przestrzega przykazań. Nam się wydaje często, że to nasze ciało przestrzega Bożych rozkazań, Bożych poleceń. Czyli obserwujemy człowieka i no nie kradnie, czyli jego ciało nie kradnie. Jego usta wyrażają szacunek wobec bliźniego czy wobec rodziców, ale Słowo Boże objawia tutaj, że tak naprawdę to serce przestrzega Bożych przykazań. To serce jest tym ośrodkiem, który jest właśnie źródłem tego, czy faktycznie mamy do czynienia z posłuszeństwem, czy z buntem. One przedłużą ci dni i lata życia oraz zapewnią ci pokój. Jest to bardzo często zapominane, że Boże błogosławieństwo, jeśli chodzi o drogi tutaj człowieka na ziemi, są właśnie związane z posłuszeństwem, z tym, w jaki sposób kroczymy po ziemi. I tutaj wręcz słowo mówi, że takie posłuszeństwo powoduje, że Bóg takiego człowieka jest chętny na ziemi trzymać dłużej niż człowieka, który żyje w buncie i ziemia go ledwo nosi. A pokój z kolei to jest pokój serca. I pokój tego serca wypływa również z tego, że ono jest w pełni jednomyślne z zewnętrznym działaniem człowieka.
Jeżeli, załóżmy, mamy do czynienia z obłudnikiem, czyli na zewnątrz działa inaczej niż jego serce wybrało, to ten człowiek będzie pełen niepokoju. Nie będzie umiał zasnąć w nocy. Słowo Boże mówi, że to Pan daje sen spokojny. I to jest właśnie to, że jeśli na przykład spostrzegamy, że ktoś zdrowy, bo nie mówię o bolesnym przypadku, gdzie ktoś ma bezsenność, bo boli go noga i nie może z bólu spać. Takie rzeczy się też zdarzają. Ale ja przyznam, że 32 lata temu, jak się nawróciłem, to pierwszy raz po ewangelizacji zasnąłem i wszyscy, którzy mnie znają, mówią: no ty kładziesz się, nieważne kiedy śpisz, budzisz się rano. Spokojnie się położę i zasnę, bo Pan sprawia, że bezpiecznie mieszkam. Każdy może się tej obietnicy uchwycić. Każdy może z niej pełnymi garściami korzystać. Niech cię nie opuszcza łaska i prawda. My mamy taką tendencję, żeby być łaskawymi kosztem prawdy, albo trzymać się prawdy kosztem łaski. Natomiast Słowo Boże nam tu kładzie na sercu, żebyśmy trzymali się tych dwóch rzeczy. Czyli nie możemy folgować kosztem prawdy i nie możemy nadmiernie dbać o Bożą sprawiedliwość, zapominając o tym, że On jest miłosierny i łaskawy i Jego dobroć do upamiętania prowadzi. Zawiąż je na sobie na szyi i wypisz je na tablicy swojego serca. Znowu jest skierowane, że to ma się znaleźć w naszym sercu, nie na umyśle. To właśnie to, że umysłem mamy pamiętać o tych Bożych zaleceniach, ale sercem mamy wybrać, że będziemy za nimi szli. Wtedy znajdziesz życzliwość i uznanie, i to jest bardzo ciekawe, w oczach Boga i ludzi. W innym miejscu Słowo Boże mówi, że gdy drogi człowieka podobają się Panu, godzi on z nim nawet jego nieprzyjaciół. I każdy wierzący, który długo chodzi po tym świecie, może zaświadczyć, że jeśli Panu dał miejsce w tym działaniu, to doświadczał tego, że wrogowie albo stawali się mniej zajadli, albo wręcz zaczynali tolerować, a potem wręcz życzliwie się odnosić do takiego człowieka. Ja miałem w rodzinie taki przypadek, gdzie pewna kobieta strasznie prześladowała jedną osobę z rodziny za to, że uwierzyła, ale ta osoba wiernie stała przy Panu. Na stare lata ta osoba się nawróciła. Nie tylko, że z wroga zamieniła się w osobę neutralną, ale na koniec stała się przyjacielem tego człowieka i Boga. Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Tutaj jest to przeciwstawione: nasz umysł i serce. Sercem mamy Panu ufać z całego serca i rozum może krzyczeć: no nie możesz iść w tym kierunku. To jest nierozsądne. Ale tu Słowo Boże mówi: w takim przypadku wyłącz myślenie. To jest bardzo modne. Włącz myślenie. Dzisiaj nieraz to się słyszy w różnych okolicach. A Słowo Boże mówi, że jeśli myślenie mówi: nie ufaj Panu, to wyłącz myślenie. Pamiętaj o Nim na wszystkich swoich drogach. Na wszystkich. To nie ma tak, że są jakieś drogi, gdzie my nie możemy Pana ze sobą wziąć. Właśnie On ma, tak jak idziemy, przed nami kroczyć i za nami pilnować, tak jak Izrael szedł przez pustynię. Mamy Go mieć wszędzie. On prostować będzie twoje ścieżki. Jaka wspaniała obietnica. Ścieżki nasze często są bardzo kręte. Często z naszej winy, często z winy innych, często z winy okoliczności. Ale Pan ma mądrość, w jaki sposób te ścieżki, które wcale nie są wygodne, bo trzeba nimi iść i podejmować codzienne wyzwania i ryzyka,
to on ma mądrość, jak je prostować, a my, jeśli będziemy zaczynali dzień pamiętając o nim i kończąc dzień pamiętając o nim i brać go na wszystkie swoje drogi, to mamy go jako tego, który te drogi będzie nam torował, prostował. Kolejna rada. Nie uważaj się sam za mądrego. Niestety świat jest taki, że wymaga od nas na wielu punktach tworzenie różnego rodzaju ofert, wizerunków samego siebie, opowiadania o sobie. Ach, jaki to ja jestem dobry w tym, świetnie Państwu zrobię tą usługę, wspaniale wykonam to i tamto. Czyli w zasadzie dokładnie rzecz, która bardzo jest w kontraście z tym. Bo my musimy pamiętać, że wszystko, co mamy, to mamy z mądrości Bożej. Mamy się nie uważać sami za mądrych. Mamy wszystko z łaski Bożej i stąd właśnie bojaźń Pana jest tym gwarantem, że to nie moja mądrość, to nie moja sprytność, inteligencja jest mi w stanie w czymkolwiek pomóc, tylko właśnie to, że to Pan te drogi mi prostuje i to Pan właśnie chroni mnie przed wzbiciem się w pychę. Kto myśli, że stoi, niech uważa, aby nie upadł w innym miejscu, mówi Słowo Boże. I jeżeli sami się uważamy za mądrych, to jesteśmy bardzo blisko upadku. To wyjdzie na zdrowie Twojemu ciału i odświeży Twoje kości. Taka postawa ma tutaj taką siłę. Modne jest dzisiaj spa, odnowa biologiczna. I nic lepiej nie działa właśnie na odnowę, odświeżenie naszych kości i danie zdrowia naszemu ciału, jak tą pewność, że właśnie Pan jest z nami każdego dnia i w każdym momencie mamy Go jako swojego przyjaciela. Kolejna rzecz. Czcij Pana darami ze swojego mienia i z pierwocin wszystkich swoich plonów. Jest to bardzo ciekawa zasada, która jest spójna z Nowym Testamentem. Bo odwrotnie niż w świecie jest, że tam fałszywi nauczyciele mówią najpierw zasiej, a Bóg ci odda. Nie, w chrześcijaństwie jest, abyśmy mając wszystkiego pod dostatkiem, mogli łożyć na wszelką dobrą sprawę. Czyli to Bóg pierw obdarowuje, a my z tego, co On nam podarował, z pierwocin naszych plonów, to co dzięki Jego działaniu udało nam się zebrać, z tym wtedy idziemy i przeznaczamy na Bożą pracę. Całkowicie odwrotnie. Bóg jest tym, który działa pierwszy. I będą Twoje stodoły wypełnione ponad miarę, a Twoje prasy opływać będą w moszcz. Kolejne pouczenie. Synu mój, nie pogardzaj pouczeniem Pana. Jakże łatwo jest zgardzić tymi wszystkimi pouczeniami. One są takie proste, aż by się chciało powiedzieć zbyt łatwe. I można się oburzyć jak Naaman Syryjczyk, który usłyszał Ewangelię. On usłyszał Ewangelię dotyczącą co prawda swojego zdrowia, bo usłyszał wejdź do potoku Jordan i się 7 razy obmyj, a będziesz zdrowy i trąd z ciebie zejdzie. My, każdy z nas słyszał Ewangelię i ta Ewangelia też potrafi dla tych, którzy nie wierzą Słowu, wydać się oburzająca. Co to znaczy uwierz Panu Jezusowi, a będziesz zbawiony? Czy to nie za mało? Czy ja nie powinienem na przykład dodać trochę moich dobrych uczynków? Albo trochę ze swoich innych rzeczy? Nie. To jest właśnie u ludzi niewierzących godne pogardy. Zbyt proste. To jest pouczenie Pana. Nie oburzaj się na Jego ostrzeżenie. I też mamy 12 werset, który pokazuje,
że jeżeli smaganie jest konieczne w naszym przypadku, gdy zejdziemy z drogi Bożej, to jest to objaw miłości Bożej. Jest to rzecz, która czasami ma miejsce, ale list do Hebrajczyków poucza nas, że Pan karci tylko swoje dzieci. On nie karci bękartów, nie karci obcych. I jest to także nam znane z naszego życia. Jak nasze dziecko coś zbroi, to nas to interesuje i chcemy go wychować. Gdy zbroi coś dziecko sąsiada, o ile nie zbroi na naszym mieniu, albo także nas to osobiście dotyka, to nas to w ogóle nie interesuje, co zrobiło dziecko sąsiada, czy dziecko kogoś z innej miejscowości. Jest to także rzecz, którą możemy zaobserwować w swoim życiu, a tutaj mamy wyraźnie wskazane, że Pan, kierując się miłością, czasami musi nas skorygować, jak ojciec swojego ukochanego syna. Będzie nam łatwiej to w praktycznym życiu odnieść, jeżeli zerkniemy na chwałę Pana, która jest tu wspomniana właśnie w Łukasza 9 rozdział. Chwała Jego. Gdy Izrael całkowicie zawiódł, to w Ezechiela mamy opisane to w ten sposób, że ta chwała odeszła. I tych miejsc jest kilkanaście, ja tylko 2-3 przytoczę, żeby pokazać ten proces, albo nawet nie przytoczę. Po prostu na początku widzimy ją w świątyni Pana, gdy ona jest centrum, potem odchodzi i odchodzi w dal. I potem jest zapowiedź, że kiedyś wróci. I to widzimy w Ezechiela 43 rozdział i 44 rozdział, gdy ta chwała wróci do świątyni izraelskiej. O nas jest powiedziane, że z natury jesteśmy takimi, którzy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. W momencie, gdy uwierzymy, nagle jesteśmy przeniesieni z królestwa ciemności do królestwa Bożej światłości i mamy taką szczególną obietnicę w Mateusza 18 i tą przeczytam, bo od niej dzisiaj pierwszą część zaczęliśmy. Myślę, że będzie dobrze, żebyśmy sobie ten fragment, tak zwaną konstytucję zgromadzenia, przypomnieli. Pan Jezus powiedział, gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje albo do imienia mojego, tam jestem pośród nich. I wtedy ta chwała, oczywiście nie w postaci jakichś widzialnych oczami fizycznymi obłoków, tylko ta chwała jest wraz z Panem Jezusem, który osobiście jest w środku. Bo my zgromadzeni jesteśmy do Niego. Jego osoba w środku przyciąga nas do Niego. I gdy, jeśli chcemy powiedzieć, że jest niebo na ziemi, to właśnie wtedy. Wtedy mamy ten przywilej, że mamy niebo na ziemi. Pan Jezus jest pośrodku nas. I także czekamy, aby faktycznie Pan Jezus przyszedł i zabrał nas do siebie, aby to nie tylko odbywało się raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu, bo w środę dokładnie tak samo jest. Jesteśmy zgromadzeni do imienia Pana Jezusa i Pan Jezus jest pośrodku nas osobiście. I to jest szokujące, że niektórzy wierzący potrafią środkowo-tygodniowe zgromadzenia traktować mniej intensywnie niż niedzielne. I to jest właśnie to, że Pan Jezus jest osobiście pośrodku i my wchodzimy tak jakby w ten obłok razem z Nim. Oczywiście obłoka nie widzimy fizycznymi oczami, już to mówiłem. A gdy Pan Jezus weźmie nas do siebie, to będziemy z Nim cały czas, przez całą wieczność. Oczekujmy tego każdego dnia.